Kochani, witam Was po raz kolejny. W tej części chciałabym odpowiedzieć tak naprawdę na dwa krótkie, ale fundamentalne pytania. Jak rozpoznać w ogóle, że jesteś pod wpływem działania wampira energetycznego? Pierwszym takim odczuciem, które się przejawia w formie nawet fizycznej, bo nam jest ją łatwiej zawsze zauważyć, jest zmęczenie. Jest niesamowite zmęczenie. Padasz jak kawka, po prostu nie masz siły po kontakcie z taką osobą. Gdy, nie wiem, na przykład masz taką osobę w domu, wracasz z pracy, może jesteś trochę zmęczony, ale generalnie masz dobry humor. Spotykasz się w domu, twarzą w twarz z takim wampirem energetycznym, i zaraz dostajesz jeden cios w plecy, jeden między łopatki. Tu jakaś krytyka, tu jakieś dwa niemiłe słowa, tu znowu coś, tu znowu coś tam, i wtedy automatycznie spada twój nastrój. Niech ci się nie chce. Czyli pierwszym jest zmęczenie, drugim jest taka utrata dobrego nastroju, i kolejnym objawem może być też to, że bardzo często masz takie. Ja bym powiedziała, to takie napady wilczego apetytu. Wilczy apetyt kojarzony jest tak naprawdę z hipoglikemią, to już tak psychobiologicznie troszeczkę z nowej medycyny germańskiej, ale to jest też ważne. W momencie, w którym masz kontakt z osobą, w stosunku do której czujesz się poddany, musisz się jej podporządkować, bo na przykład boisz się i nie walczysz, w ogóle nie walczysz, nawet uważasz, że nie ma sensu walczyć, bo i tak nie wygrasz, to wtedy wchodzimy w stan hipoglikemii. Czyli żeby nie walczyć, to obniżasz, bardzo mocno obniża się w twoim ciele poziom cukru. I żebyś po prostu całkiem nie padł już, żeby ten cukier nie był, wiecie, 40 na czczo, jak wstajesz, to twój organizm zmusi cię, do tego, żebyś jadł, i stąd się biorą te tak zwane napady wilczego apetytu. I wtedy jesz mega dużo, bardzo wysoko węglowodanowych najczęściej posiłków. Mogą to być szybciutkie jakieś takie, wiecie, batoniki, ale ich od razu jest tam kilka. I bardzo często masz taką potrzebę. Właśnie, żeby jeść dużo i słodkiego, bardzo dużo też możesz słodzić, albo jeść po prostu takie wysokowęglowodanowe, nie wiem, posiłki, to jakieś tam pieczywo białe i tysiące jeszcze innych rzeczy. Co jeszcze, kochani? Może być takiego, kiedy jesteś w towarzystwie takiej osoby, a jesteś osobą, która ma kontakt. W jakikolwiek sposób ze swoim sercem, to bardzo cierpisz od wewnątrz. Jeśli niesamowicie przykro, czujesz ogromny smutek z powodu tego, że właśnie ta osoba, ta, którą być może ty kiedyś kochałeś, a może nadal kochasz, że ona cię rani, że ona zadaje ci ciosy prosto w serce. I to jest niesamowicie. Trudne i bolesne, i ty nie rozumiesz tego, dlaczego ta osoba tak robi, dlaczego ta osoba właśnie tak zachowuje się w stosunku do ciebie. W ogóle nie jesteś w stanie w ogóle wejść w jego psychikę tego człowieka, bo <laughs> macie inną psychikę, tak? Nie rozumiesz tego, nie w ogóle kompletnie tego nie rozumiesz. Takiego wampira energetycznego też łatwo możesz poznać po tym, że na przykład. Jest ktoś, kto do ciebie bardzo często wydzwania i ty po prostu nie chcesz z nim gadać, bo wiesz, jak ta rozmowa się skończy. Wiesz, że znowu zjedziesz w swoim poziomie energetycznym w dół. To też jest taka ważna informacja. No i tak jak kiedyś wam wspominałam w filmiku o ciele kobiety jako o świątyni. Jeżeli jesteś kobietą i uprawiasz seks, nazwę to tak technicznie, uprawiasz seks z mężczyzną, który jest wampirem energetycznym, to uwierz mi, że ten seks nie wzniesie Cię na skrzydłach za wysoko do nieba. Będziesz padnięta, będziesz się bardzo źle czuć, no nawet jeszcze w trakcie, albo tuż po seksie możesz jeszcze mieć nawet taką jakąś uwagę, że coś, coś robiłaś nie tak, albo takie poczucie, że nie zadowoliłaś w pełni tego swojego cudownego wampira. On przecież był taki głodny, przecież on taki był spragniony, a ty na przykład dałaś mu tylko, nie wiem, 70% satysfakcji, tak? I ty, jak osoba empatyczna, ta, która ma kontakt ze swoim sercem, to będziesz czuć to wewnętrznie, że on w jakiś sposób nie jest zadowolony, nie jest usatysfakcjonowany. Dlatego też to jest. Bardzo ważne, żeby też to obserwować u siebie. I drugie pytanie, które mi przyszło na myśl, a byłoby myślę, że ważne, żeby sobie zadać, jak postępować z takimi wampirami energetycznymi, jeżeli my takiego wampira mamy przy sobie? I tak naprawdę odpowiedź jest w zależności od tego, z jakim gatunkiem wampira energetycznego masz do czynienia. Bo ja Wam przedstawię. Pięć, 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 pięć gatunków, tak jak sobie to podzieliłam. Pięć takich gatunków wampirów energetycznych. Będę przedstawiała je jako osoby w podkoszulkach, które mają napis na tej podkoszulce. Żeby łatwiej było jakoś je po prostu zlokalizować, wyobrazić sobie jakie one są, jak postępować. Jest kilka takich łączących reguł, czyli po pierwsze, jest to, żeby wzmocni wzmocnić siebie. Trzeba dbać o swoją energię, o zdrowie, o wypoczynek, o odpowiednią ilość snu, o to, z jakimi osobami przebywasz, co czytasz, co oglądasz, co słuchasz. To jest bardzo ważne. Trzeba podnieść poczucie własnej wartości jak najwyżej możesz. Czyli. Yy, po prostu chwalić się za najmniejsze rzeczy, jakie ci wyszły. Za wszystko, od momentu urodzenia, przez raczkowanie, po pójście do szkoły, do pierwszej klasy, przez pierwszą literkę, którą napisałeś, pierwsze uskreską w zdaniu, z, z dyktanda, gdzie nie dostałeś złej oceny, przez wszystko kochanie, przez prawo jazdy, przez Maturę przez szkołę, przez, przez to, że nie wiem, może masz pracę świetną, że coś ci się udało fajnie zrobić, może namalować, narysować cokolwiek, po prostu wzmacniać siebie, wzmacniać poczucie swojej własnej wartości. Wampiry energetyczne są to osoby, które, które bardzo lubią wchodzić w konfrontację. I jeżeli ty widzisz, że masz kontakt z taką osobą, nie kłóć się stawiaj granice, oczywiście mów, że grzecznie, ładnie, że ty nie życzysz sobie takiego zachowania, że ty się z tym nie zgadzasz co słyszysz na przykład na swój temat, ale nie wchodź w jakieś takie bardzo daleko idące dyskusje dlatego że ta osoba po prostu cię potnie swoimi słowami, potnie cię swoimi słowami i nasłuchasz się w ogóle całkowitej nieprawdy na swój temat. A po co ci to? A po co ci to? Nawet te osoby, które są już naprawdę z takim wysokim poczuciem własnej wartości, nawet je to potrafi zabolać. To, co potrafią usłyszeć z ust takiego wampira energetycznego. Więc jak możemy, to unikamy jakichś silnych konfrontacji, tak? Stawiaj granice. Czyli kiedy czujesz nie, to mów nie. Kiedy czujesz w sobie... Że trafiłeś na takiego wampira, który, mm, jeśli coś pójdzie nie po jego myśli i obraca w to w agresję, w bicie, to szandale z domu. Zabieraj dzieci, kota, nie wiem, cokolwiek, wyjdź, po prostu wyjdź. Być może musisz się schronić do samochodu bardzo dobre miejsce do tego, żeby przemyśleć pewne rzeczy, i żeby pewne historie ułożyły ci się w głowie. Najchętniej właśnie wyjeżdżaj sobie, najlepiej wyjeźdź sobie gdzieś, właśnie w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziesz miał, czy miała czas tylko dla siebie. Jest jeszcze taka zasada, taka reguła, którą stworzył Don Miguel, twórca czterech umów oraz piątej umowy. On powiedział: Nie bierz niczego do siebie. Wszystko to, co słyszysz od wampira energetycznego na swój temat. Przepuść najpierw przez swoje serce. Zapytaj się siebie, czy to, co słyszysz z jego ust jest prawdą. Bo w 99% to wszystko będą taki bzdur na twój temat. Więc a, po prostu staraj się przepuszczać to wszystko przez serce i pytać się siebie, czy to jest prawda, co słyszę teraz na swój temat. Jeżeli masz do, do, do czynienia. Hmm, takim bardzo niefajnym typem wampira energetycznego, właśnie takim, który bardzo cię dręczy, który, albo którego sama obecność po prostu w twoim polu, w twoim domu, w twoim miejscu pracy jest tak denerwująca, tak drażniąca, że ty... On nie mówi ci nic, do ciebie mówić. Wystarczy, że on jest. Po prostu siedzi, nie odzywa się i jest. I ty już czujesz, że po prostu ta jego ciemna, negatywna energia spływa na ciebie, zaczyna cię po prostu, wiecie, jak błotem obrzucać, to wtedy chcesz czy nie chcesz, ale możesz spróbować z ochraniania się takimi technikami energetycznymi, typu wyobrażasz sobie, że otacza cię kula światła, że jesteś wypełniona światłem, wypełniony światłem. Możesz przy sobie mieć zawsze jakieś kamienie ochronne, tak? Pamiętajmy, że kamienie... Są to istoty, które mają w sobie energię, tak? Więc możesz używać albo mieć przy sobie zawsze jakiś turmalin czarny, możesz na przykład mieć labladoryt. Świetnie on zamyka pole, takie dziury w aurze, przez które dostajesz ta stawka energetyczna do Ciebie. Możesz prosić archanioła Michała o ochronę niebieskim światłem. Możesz. Ustosować oczyszczanie swojego domu, czy też miejsca w pracy, jeżeli tak możesz, dymem z białej szałwi, Możesz pić, ale to naprawdę w takich małych ilościach, bylicę piołun. I co jeszcze? Możesz też pić dużo dziurawca, bo on cię wypełni dobrą energią, światłem i takim lepszym nastrojem, tak? On cię... Po prostu podniesie w tych trudnych chwilach, tak? Może być modlitwa, może być wszystko, co ty tylko uważasz, że działa na ciebie dobrze i pozytywnie. I stosuj to, i używaj tego, ale pamiętaj, że jeżeli jest już naprawdę bardzo źle, to spójrz na swoje życie z wyższej perspektywy. Po prostu popatrz, jak wygląda Twoje życie. Z pozycji takiego obserwatora, czyli wyobraź sobie, że w Twoim otoczeniu, czy to w miejscu pracy, czy to właśnie w domu, pojawia się jakaś istota, jakaś osoba trzecia. I ona patrzy na to, jak wygląda Twoja relacja w danym miejscu z daną osobą. I teraz Ty patrzysz oczami tej osoby, jak wygląda prawda. Jak wygląda Twoje życie? Jak wygląda Twoje życie? I odpowiesz sobie wtedy na pytanie, czy ty dalej chcesz tak żyć. Ta prawda, którą zobaczysz, może się okazać okropna. Może się okazać nie do zniesienia. Warto wtedy przy takich trudnych sytuacjach skorzystać naprawdę z. Z wizyty u psychoterapeuty, u psychobiologa. Bardzo, bardzo, bardzo warto jest wtedy, dlatego że być może będziesz musiał, musiała podjąć bardzo ważną decyzję w swoim życiu i będzie ci potrzebna siła, będzie ci potrzebna, wiecie, taka dodatkowa latarka w piwnicy, takie wychodzenie z tej piwnicy, ale przy udziale kogoś, kto. Oświetli ci te schody, jak już będziesz wychodzić z piwnicy, żebyś sobie lepiej z tym wszystkim poradził, bo, nie, bo wychodzenie ze związków, w szczególności ze związków partnerskich, właśnie z takimi wampirami energetycznymi, jest, powiem to tak, cholernie trudne, cholernie trudne, bardzo bolesne, ale możliwe. Ja jestem tego przykładem. Dlatego, kochani, wszystkiego najlepszego Wam życzę. I słuchajcie tych filmików na temat tego wprowadzenia, na temat tych typów wampirów energetycznych. I życzę Wam, żebyście podejmowali dobrych, dobre wybory, żebyście umieli stawać zawsze za sobą, tak? I żebyście hmm, patrzyli na siebie przede wszystkim, najpierw na siebie przez pryzmat miłości do samego siebie. To jest coś, co Was wyprowadzi z każdej sytuacji. Może Ciebie i, i, i Twoje dzieci na przykład, tak? Patrzmy też na to. Patrzmy też też na to, że dzieci są takimi współofiarami tego, w jakiej rodzinie dorastają, tak? I jakie decyzje podejmują rodzice, czy też opiekunowie. Także kochani, wszystkiego życzę Wam najlepszego. Wierzę, że nawet z naj... Ja, ja, ja tak bardzo często to cytuję, że nawet na największym, głównie, na najbardziej śmierdzącym, potrafi wyrosnąć najpiękniejszy kwiatek na świecie i jeszcze oczarować cały świat. Także wszystkiego dobrego, głowa do góry, serca pełne miłości, ale i też oznaczania swoich granic, barykadowania się wtedy, kiedy trzeba, i światła, miłości, szczęścia, zdrowia swobody, wolności, cieszenia się wolnością przede wszystkim i tego, jak wygląda Twoje życie w nowej odsłonie teraz, kiedy jesteś już naprawdę wolny i naprawdę wolna. Wszystkiego dobrego. Pa!